Hej, z tej strony Ania z zespołu Dolana. Pogoda za oknem sprawia, że chciałoby się po prostu zostać w domu i czytać książki, dlatego dzisiejszy odcinek będzie właśnie o książkach. A konkretnie to o kryminałach, dlatego że dzisiaj poznacie kilka kryminalnych słówek, dzięki którym będziecie w stanie zrozumieć czytane po szwedzku kryminały. Zobaczcie słownictwo. Deckare. Kryminał. Brottsplats. Miejsce zbrodni. Brottsplats undersökning. Dochodzenie na miejscu zbrodni i badanie miejsca zbrodni. Bevis. Dowód. Alibi. Alibi. Detektiv. Detektyw. Undersökning. Śledztwo. Gåta. Zagadka. Ledtråd. Poszlaka. Husransakan. Przeszukanie. Spora. Tropić. Spora upp. Wytropić kogoś lub coś. Gillra en fälla. Zastawić pułapkę. Polisjakt. Pościg policyjny. Racja. Obława. Można też przeczytać jako racja. Lösen. Lösesumma. Okup. Avslöja. Ujawnić informacje. Komma undan med något. Ujść na sucho, uniknąć czegoś. Snut. Slangowe słowo na policję. Cash. Kontant. Gotówka. Myta. Jako rzeczownik to słowo może oznaczać łapówkę, a jako czasownik przekupić. Gripa. Zatrzymać. Huta. Grozić. Förhöra. Przesłuchać. Misstänkt. Podejrzany. Vapen. Broń. Pistol. Pistolet. Vittna. Zeznawać. Vittne. Świadek. Offer. Brottsoffer. Ofiara, ofiara zbrodni. Erkänna. Przyznawać się. Kalla. Zrobić donos. Sätta dit. Wrobić. Tjuv. Złodziej. Rånare. Rabuś. Mördare. Morderca. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik był dla Was przydatny i będziecie czuli się choć trochę zainspirowani do tego, żeby czytać po szwedzku. Dajcie znać w ogóle w komentarzu, czy czytacie po szwedzku, a jeśli czytacie kryminały, to koniecznie napiszcie, jaki jest Wasz ulubiony kryminał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.